Tym oto Milusińskim zapraszam Was na vloga z weekendu, sobota i niedziela. Dużo się będzie działo, także zostańcie z nami. Zatrzymałam się na światłach i szybko nagrywam. Zobaczcie, jakie mega. Całe obrośnięte. O, Mexican Grill. To jest restauracja, ale tak mega fajnie obrośnięta. Jeszcze tylko tam ten kawałek brakuje, żeby doszło. Tu wjechałam, kochani, musiałam nagrać takie piękne, piękne kondominia. Szeregowce. Te akurat mają wszystkie i z jednej i z drugiej strony też mają wszystkie amerykańskie flagi. A ten park nie wiedziałam, jak się nazywa, ale widziałam go z drogi. Jest jeden z większych parków, więc przyjechaliśmy tutaj z Pawełkiem, żeby się trochę pobawił. Tam w tenisa grają. Zobaczcie, tu są takie, jak na urodziny byliśmy, tam można sobie piknik zrobić. Co? Do you have any restrooms here? They're down there at the pavilion. Okay. Okay. And is it park free or yes, is it park okay. free? Okay, got it. Thank you. Oh, you see? Pani says there's bathrooms there in a park. Oh, wow. Zobacz to do góry. Nigdy nie byliśmy w tym parku, nie? Where's the food? Oh, we'll see. Patrzcie, jaki ładny park. Ubikacje mają tam. Tutaj można sobie przynieść jakiś lunchek, coś zrobić. O, zobacz, jaki samolot mają nawet. Super. Paweł, maybe you should move the chair. Fantastic job, Paweł. Mm-hmm. Looks like that you gotta redo it. O, super, super, Paweł, bardzo ładnie. I teraz wyrzuć to. A ja przesadzam jeden kwiat, drugi kompletnie wyrzuciłam, ten, na który teraz patrzycie, bo jak byłam w Polsce, James mi praktycznie przelał dwa kwiaty, w związku z czym w tamtej doniczce korzeń był mokry. Ten duży kwiat, mam nadzieję, że jeszcze się uratuje. On miał taką piękną, piękny kwiat, który z niego wyrasta. Zobaczymy, czy po prostu da się to uratować. Dzień, kochani, 28 stopni, godzina 18. Ja idę na mini imprezkę do koleżanki. Zaprosiła inne koleżanki i będziemy sobie tak po prostu celebrować zakończenie lata. W każdym razie James zostaje z chłopakami w domu. Przychodzi jeszcze kolega, syn właśnie jednej z koleżanek. Do moich synów przychodzi, także myślę, że będą mieli też fajny czas. No a ja sobie jadę. Ściszyłam muzykę w razie czego, żeby po prostu oczywiście nie zablokowali mi. Czekaj, to teraz to, a ten,
No śpiewamy dalej. Praw autorskich mi nie dali, więc jak widzicie, fajnie spędziliśmy sobie wieczorek, bawiąc się przy przebojach lat 80., 90. aż do 2022. Mój kochany mąż bawił się w Daddy Daycare, bo okazało się, że kolega, który chciał odwiedzić Kubę i Dawida, a od drugiej koleżanki przyszły dziewczynki i w sumie wszyscy poszli do nas do domu, pobawili się, pojedli i wszyscy mieli super czas. Boys. Oh my gosh. Tatuś się buja. Buju, buju. My właśnie skończyliśmy przejażdżkę. Nawet chyba nie nagrałam, tylko na Instagrama, na paddle boat, bo mieliśmy ten rain ticket. Tu jest impreza. Robią sobie imprezę pod tym pawilonem, bo można sobie po prostu wziąć i, jak to się mówi, tego akurat pisze, że nie można wynająć. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy, miejsce sobie zajmuje. A my byliśmy tutaj na tych rowerkach wodnych, na paddle boat. No. I teraz pójdziemy do domu, zjemy lunch. Dzisiaj pójdziemy do kościoła na 17. Chłopaki nie chcieli z rana. I w ogóle tak jakoś żeśmy się... Ja wczoraj pobalowałam u koleżanki. James też w sumie miał dzieciaków, bo i te dzieciaki się spotkały u nas w domu i nawet się fajnie bawili z Dawidem i Kubą, chociaż to były dziewczynki. A, no i tak sobie wspominali, jak to było, jak byli młodsi. Także mieli fajny czas. Było parę chłopaków, parę dziewczynek i ten. No. A u nas dzisiaj gorąco wyjątkowo, w sensie tak aż wilgotno. Mnie pewno nie za bardzo słychać, bo tu szumi, ale mówię, zdam wam relację z niedzieli. Pawełek. And there goes Polska mama. And there's Pawełek. And then they're going down memory. Oh. I straight ahead. Straight. There. Paul, go to your mama. Go to your mama. Okay. Kochani, więc jesteśmy w St. Charles. Tutaj właśnie koło przedszkola Pawełka. I... myśleliśmy, że tu są tylko te stare domy. Właśnie wyszliśmy z tego placu zabaw. A zobaczcie, tu są w architekturę tego miasta wbudowane takie, no, rzeczywiście piękne domy. Hold on, slow down, please. James jechał wolno, ja zaczęłam nagrywać z szyber dachu, bo pomyślałam sobie, że będziecie mieli lepszy widok, no ale niestety kamerę trzymałam trochę chyba z ukosa i nie widziałam, co nagrywam, także nie do końca będziecie widzieć wszystko, a właśnie chciałam wam pokazać te nowe domy, które wpisują tutaj się w ten styl. O, to jest bardzo ładny nowy dom. Tu kolejne domy, te nowsze mamy i mają garaże połączone, znaczy wbudowane w domu, tak jak my mamy, a te starsze domy, tutaj te kolonialne style, to mają często tak, że garaż jest osobno. Tak, tutaj popatrzcie, na prawo jest taka okrągła wieżyczka, ten był też taki fajny a la zameczek, ale tutaj nie pokazałam go dobrze, bo miałam za nisko kamerę. Thank you.
sprzedaję lemoniady. I don't have any change. Are they waving at us or waving at somebody else? Yeah, probably. Because they want you to stop by and eat the lunch. Następny piękny dom tutaj. Naprawdę dużo jest takich pomieszanych stylów, totalnie takich, wiecie, z lat 50. albo jeszcze wcześniej. Plus właśnie na taki styl budowany, żeby się nie odróżniało architektonicznie. W każdym razie bardzo te starsze domy nawet, które są, mają taki fajny klimacik. No, dużo jest takich, patrzcie, tutaj na przykład taki bardzo stary, no, tutaj też starszy, tu też taki starszy, taki kolonialny styl, ale nawet te nowe mają takie podobne style, żeby właśnie się nie wyróżniało, żeby było no, zachowana architektura, tak jak ma być, jeżeli chodzi o tam kod miasta, bądź jakieś tam pozwolenie, jak ma być dom budowany. Nie można sobie akurat w tym okresie, w tym rejonie prawdopodobnie rąknąć czegoś typowo futurystycznego. Że chciałam wam pokazać. Następny się buduje, nowy. Drabiny, tak. Następny nowy się buduje. Już są, o, takie stare. The other one, yeah. This one too, I think. Yeah, that's that church. Yeah, that's behind Bethlehem Lutheran. And this is the cemetery. To jest ten cmentarz, gdzie was wzięłam ostatnio. Z tej strony, jak się jedzie. I tu po drugiej stronie ulicy też. A my jedziemy do domku na lunchek niedzielny i później do kościółka. Kolejne pytanko na początek tygodnia. Byliście ciekawi, czy jeżeli dotknie Amerykanów jakieś nieszczęście, typu strata domu bądź powódź, że zawsze wygląda to w telewizji, że oni się tak godzą z tym losem, że są uśmiechnięci, szczęśliwi, że żyją. I czy to tak naprawdę jest? Więc na podstawie moich doświadczeń powiem wam, jak ja to widzę. Hejka, mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Zaraz muszę to sprawdzić. Czekajcie. Się robi pranie w landryczu, jak ja to mówię. Dzisiaj u nas bardzo pochmurny dzień. Ja tu będę coś robiła, chciałam właśnie myć, ale będzie słychać chyba, więc chciałam myć i do was odpowiadać na pytania, na te pytanie, które widzieliście tutaj, co zamieściłam. I powiem ogólnie tak, że to, co widzicie, że Amerykanie się uśmiechają, są pozytywnie nastawieni, nawet jak coś się złego stanie, to jest prawda, bo oni w większości tak reagują, w większości tutaj ubezpieczenia dobrze działają, więc czy to są powodzie, czy huragany, czy inne, to generalnie no, działa to w miarę dobrze. Ale ja mi się wydaje, że to nie tyle zależy od tego, że tu są ubezpieczenia, tylko ludzie są tak nastawieni, że patrzą na to, że cieszą się, że są żywi, cieszą się, że oni to przetrwali, bo wiadomo, ubezpieczenie czy nie, zajmie to trochę czasu. Teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to normalnie, to jeszcze więcej. Jeszcze dłużej to wszystko zajmuje, bo na całym świecie jest nie za ciekawie, jeżeli chodzi o materiały budowlane, o różne inne rzeczy. Tak więc oni po prostu w większości, oczywiście no, smucą się, lamentują, może niektórzy też, ale jak spojrzycie, w większości, no zaraz mi ktoś powie, że leje wodą, mnie nie słyszy. Nie słychać. Ale w większości mają pozytywne nastawienie, tak więc ja myślę właśnie, że to wychodzi z tego, że często
Amerykanom się mówi i wpaja, że wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Widać to również w innych takich aspektach życia, w sensie, gdy się coś stanie, tak? Dziecko na raka umiera i wiadomo, no płaczą rodzice, ale później oni z tego, wiecie, jeżdżą, robią jakieś seminaria, nie zawsze, ale albo tam występują jako influencerzy, przedstawiają coś, jak sobie poradzić ze stratą, jak żyć ze stratą dziecka czy kogokolwiek. Tak więc dobrze mieć jest takie podejście, bo życie idzie dalej niestety, a my się zamartwiamy, prawda? Ja nie wiem, nie mam pojęcia, bo to jest tak jak wszystkim innym. Jak ktoś nie popełnił samobójstwa, czy nie był alkoholikiem, czy nie miał raka, to nie może się wczuć w drugiego sytuację. Ale ja nie wiem, jak bym zareagowała. Chciałabym tak zareagować, że no dobra, no to mam zniszczony nie jedna ja, przeszło wszędzie tornado, no trudno, no tak po prostu się stało. Więc nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli coś, kiedykolwiek musiałabym coś takiego doświadczyć, jakiejkolwiek katastrofy, to że będę miała w miarę trzeźwo myślała i po prostu nie płakała nad rozlanym mlekiem, nie? No bo co zrobić? No. Także to by było na tyle. Tak, jest to prawda, w telewizji się widzi i rzeczywiście w większości mają oni pozytywne nastawienie do życia, nawet jak się coś wali niestety. Teraz się wypogodziło, a jeszcze pół godziny temu to tak lało, słuchajcie. Dobra, i zaadresuję na szybko następne pytanie. Wiem, że było pytanie o wymówienie imiona. To jeszcze tak tylko chciałam wspomnieć. Sorry, kołdra się pierze. Ale Dawid powiedział, nie, ja nie chcę być na wideo, ja nie chcę nic mówić. No to nie będzie wymieniał pani Anety imienia Dawid, więc tego nie zrobimy. Ale wracając do następnych pytań w kolejce. Ktoś mówił o, zaraz wam tutaj pokażę, o wścibskich sąsiadach. Czy rzeczywiście tacy są? To zależy. Myślę, że na południu, gdzie są właśnie ci farmerzy, wiecie, że jest bardziej taki luźny styl życia, ale są tacy sąsiedzi, którzy o wszystkim wszystko wiedzą. No ja powiem z naszego przykładu. 3 domy dalej, w życiu bym się nie spodziewała. Mamy dosyć młodego, no bo ma 50 lat. Faceta też jest jak James, ciemnoskóry, ale on jest stąd. I on, w życiu bym nie powiedziała, że on taki jest, a jego żona zawsze mówi, że on wszystko o wszystkich wie. Więc od niego dowiedziałam się o jednym rozwodzie, o drugim rozwodzie, o jakichś tam problemach, kto się gdzie komuś wprowadził. Więc ponoć on pracuje z domu i ma właśnie tak przy drzwiach, przy wejściu. Są często właśnie takie ofisy. My mamy ofis tutaj przy kuchni, ale często Amerykanie mają ofisy tak, że wychodzą one na ulicę. No i on ponoć, pomimo że mieszkamy tutaj na takiej ulicy, gdzie to jest cul-de-sac, czyli nie jest to ulica przejezdna, to mimo wszystko no on ponoć wie, interesuje się, dopytuje się. I często jak się z nim spotykamy, byliśmy też u nich na paru imprezach, no to jest taki, że się pyta o wszystko. Ja osobiście, mnie czasami w większości nawet nie interesuje, bo ja mam swoje życie, jakieś tam sprawy i popychanie pierdołów innych. Wiadomo, jak się spotykałyśmy z polskimi koleżankami, no to zawsze wiadomo, się tam mniej się zawsze o czymś tam pogada, ale teraz jak mam takie bardziej mieszane towarzystwo, to rzeczywiście ludzie mi się wydaje, że nie są aż tacy, że tylko siedzą i rozmawiają o innych ludziach, tak? Także no jest to gdzieś takie wybalansowane, no nadal są na przykład, o kto odszedł od kościoła, kto tutaj przyszedł, a kto to, na kto się wprowadził na ulicę, na tej zasadzie, ale nie jest to takie bardzo wścibskie, więc takim najbardziej wścibskim, to bym powiedziała, jest ten właśnie sąsiad, nasz parę domów dalej.
I tyle. Ale ogólnie to mi się wydaje, że zależy od osoby, bo na przykład w takim otoczeniu, gdzie są właśnie farmerzy, ja mam dużo dealerów, klientów z południa w mojej pracy, to tam wydaje się, że wszyscy wszystkich znają, jest takie bardziej close community, to się mówi, i mają takie bardziej takie rodzinne więzi, w kościele wszyscy wszystkich znają, więc myślę, że tam są też inne relacje. Ale ogólnie... nie wiem. W większości spotkam się właśnie z Amerykanami, którzy no nie wtrącają się w nie swoje sprawy, że tak powiem. O. No. Także to by była moja odpowiedź na podstawie tego, jak tu mieszkałam, tu mieszkam 20 lat, czy tu, czy w innym neighborhoodzie, zasada była podobna. Myśmy o sąsiadach wiedzieli o sobie, ale, na przykład, ale nie to tak, że każdy dokładnie wiedział, co kto robi, dlaczego, co i jak. Rzadko, tak? Tak więc, no, tak przynajmniej jest w naszej okolicy. No, ja myślę, że na tym dosyć już dzisiaj tych wałków. Jutro jak będę nagrywać, to się podmaluję albo coś. W ogóle muszę wyładować telefon, bo mam strasznie dużo. Jeszcze mam zdjęcia z Polski, słuchajcie, więc mi blokują dużo pamięci. A ja nagrywam wszystko w 4K. Zgrywam w 4K zdjęcia, wideo, więc chcę, żeby była jak najwyższa. Nie dość, że 4K, ale robię te 60 klatek na sekundę, czy coś tam. W każdym razie na najwyższych obrotach staram się wszystko robić, więc w związku z czym no, muszę sobie ten sprzęt odładować, żeby po prostu no, nie zabierać sobie więcej pamięci. Ja kończę pranie, Was żegnam i do zobaczenia następnym razem. Zadawajcie pytania, jeżeli takowe macie, podawajcie nazwę kanału dalej i dziękuję. Dobranoc. Bye! Robimy rząd, idziemy stąd.